Większość z nas tak naprawdę te podwyżki już dostawała w ciągu ostatnich kwartałów i w tej chwili na podwyżki przede wszystkim będą mogły liczyć osoby, które od dłuższego czasu nie dostawały zmiany wynagrodzenia. Pracodawcy starają się zniwelować takie różnice, doprowadzić do rynkowych pensji czy wynagrodzeń pracowników o dłuższym stażu, czy takich, którzy rzeczywiście widzą, że to jeszcze nie jest ryzyko, że na przykład opuszczą miejsce pracy bez tej podwyżki. Jeżeli chodzi o sektory, to głównie z perspektywy pośrednictwa finansowego, usług dla nieruchomości. To są takie obszary, które jedynie mówią o tym, że to będzie raczej mała skala, jeżeli chodzi o zmiany wynagrodzeń. Wszystkie pozostałe sektory bardzo wyraźnie mówią o tym, że te podwyżki będą, aczkolwiek nie tak często. Pracodawcy są bardziej skłonni do wyższych podwyżek. Jeszcze kilka lat temu mowa była na przykład o 2% podwyżki. W tej chwili bardziej myślą o przedziale 4-7 punktów procentowych, czasem nawet do 10. Pracodawcy rozpatrują podwyżki bardzo punktowo dla konkretnych pracowników, właśnie takich, dla których potencjalna utrata w firmie byłaby bardzo dużym ryzykiem czy dużym kosztem poszukiwania nowej osoby. Myślę, że z perspektywy roku to nie jest najlepsza chwila, żeby rozmawiać o podwyżce, ze względu na to, że pracodawcy najczęściej na tym etapie roku mają już zaplanowane budżetu i po prostu może być bardzo ciężko wynegocjować taką podwyżkę.